Witam Was bardzo serdecznie. Dziś, krok po kroku, wytniemy nasz pierwszy projekt na ploterze Silhouette. Pierwszym krokiem jest wybór ulubionego papieru oraz przytwierdzenie go do maty, aby nie przesunął się podczas wycinania. Po takim przygotowaniu rozpoczynamy już przygodę z Silhouette Design Studio. Wybieramy dowolny projekt z biblioteki wzorów przygotowanych przez producenta, a wzór pojawia się na naszym ekranie. Klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Ungroup i rozdzielamy elementy, aby wyciąć tylko te, które nas interesują. Na tym etapie możemy zwiększyć lub zmniejszyć każde z piórek, a także zmienić ich położenie na macie tak, aby zostały wycięte w wybranym przez nas miejscu. Ostatnim już krokiem jest przejście do opcji wycinania. Na rozwijanej liście po prawej stronie ekranu wybieramy jedną z dostępnych opcji – wycięcia całości lub samego konturu kształtu. Następnie z długiej listy materiałów, których możemy użyć do wycinania, wybieramy gruby papier, bo właśnie go przykleiliśmy do naszej maty. Możemy również zmienić docelowe ustawienia producenta, takie jak grubość wycinanego materiału czy czas wycinania. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Send to Silhouette, a nasz ploter zaczyna wycinanie. Ustawiamy ostrze naszego plotera na odpowiednią cyfrę, zgodnie z grubością wybranego papieru, a następnie ładujemy matę, aby wyciąć nasze piórka. W zakończeniu wycinania wyjmujemy matę z plotera i delikatnie zdejmujemy z niej wycięte już elementy. Cały proces jest niezwykle prosty i zamyka się w kilku kliknięciach. Poza darmowymi wzorami udostępnianymi w internecie, możemy tworzyć również nieskończoną ilość własnych projektów. A po więcej, zapraszam Was do wycinarni.